ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। नमो भगवते ॐ ज्ञानत्रिमन्दस्य ज्ञानजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रभुपाद की जय। जय। सो आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड मदर आना विल बी ट्रांसलेटिंग इट इन पोलिश। Prabhu będzie mówił w języku angielskim, a ja spróbuję przetłumaczyć wam na polski. Gdyby ktoś potrzebował rosyjskiego tłumaczenia, albo coś będzie niezrozumiałe, to też proszę o pomoc. Jeśli ktoś tam będzie nuждаться w rosyjskim, w przewodzie na ruski, to też dajcie mi proszę znać. So why are we meeting here today? Tak, dlaczego tutaj spotykamy się dzisiaj? We want to make it very clear that we are here to discuss something which full world needs all the time. Musimy powiedzieć jasno, że jesteśmy tutaj, żeby omówić coś, co jest ważne dla naszego światu przez cały czas. And that is peace. I to jest pokój. And our Srila Prabhupada also taught this in the world. I nasz Srila Prabhupada również mówił o tym świecie. What makes Prabhupada different from others? Co robi Prabhupada innym, co odróżnia Prabhupada od innych? Everyone have their own conception of peace. Some people talk about peace, some people think about peace, but no one knows what is the formula to attain the peace. Każdy tutaj ma swoją koncepcję pokoju, swoją definicję, ale nikt nie zna po prostu tej formuły pokoju. So, first to understand the solution, we have to understand the problem. Żeby zrozumieć, jakie jest rozwiązanie, musimy na początku zrozumieć, co jest tym problemem. So, Prabhupada said, that there are so many crises, war and fighting, we are thinking this world is very nice in spite of all these difficulties. Mataji, I can read line by line, so you can also translate easily. Thank you, Prabhu. Thank you. Więc Śrila Prabhupada powiedział, tak dużo kryzysów, wojny i walk, ale my i tak myślimy, że ten świat jest bardzo, bardzo dobry, nawet nie patrząc na te trudności. Especially in the Western countries, every 10 years there is a war. Szczególnie w świecie zachodnim, na zachodzie, cały czas, jakby co 10 lat jest wojna. First World War, Second World War, before that 100 years war, 7 years war. Pierwsza światowa wojna, druga światowa wojna, przed tym wojna tysiąclecia, wojna siedmiu lat, trafalgarska wojna, Waterloo. Yeah, so Trafalgar, Waterloo, war, war, war. Wojna, wojna, wojna. There cannot be any peaceful life because everyone is rogue and rascal. So there must be war. Tutaj nie ma żadnego spokojnego życia, ponieważ każdy jest rok. Czy ktoś wie, co znaczy rok? Przepraszam. Shall I open a translator? I open it. Rok. But could you say in other words? Could you explain? Because I can't find it. Someone who is cheap. Rozbójnik. Ponieważ jesteśmy rozbójnikami, tak? I łobuzami. So Prabhupada said there must be war. Więc dlatego wojna musi być. And there must be punishment by nature.
I także to jest naturalne, że jest po prostu kara za to. So people say we don't know from where the corona comes, but here Prabhupada back in 1974 is speaking about the real cause of corona. Więc ludzie pytają i się zastanawiają, skąd mamy koronawirus, ale Prabhupada jeszcze w 1974 roku mówi o tej przyczynie. So as you can see, the word of acharyas are always valid, irrespective of time, place and circumstances. So what the Holy Scripture speaks, they are can be applied to every time, place and circumstances. Więc widzimy, że niezależnie od czasu tutaj, w którym wypowiedzieli się nasi aczarowie i też kiedy święte pisma jakby były napisane i to wszystko, co jest w nich zawarte, to jest prawdziwe i aktualne. So I hope all of you are more interested to hear what Prabhupada has to say. Więc ja myślę, że wszyscy z was są zainteresowani, żeby posłuchać dalej, co powiedział Prabhupada o tym. So Srila Prabhupada said, if the leaders, they want to avoid war, because so many leaders just say we want peace, which means we want no war, then they must understand three items. Więc jeżeli liderzy chcą uniknąć wojny, oni powinni jakby zrozumieć trzy rzeczy. And what are those? I co to są za rzeczy? God is the proprietor of everything. Bóg jest właścicielem wszystkiego. He is the enjoyer of all work. On jest tym, kto odzyskuje jakby korzyści, tak, z każdej pracy, zadowolenie z każdej pracy, z każdej czynności. And he is the friend of everyone. I on jest przyjacielem dla wszystkich. But the problem is the leaders of the world are acting in the opposite way, thinking I'm the proprietor, so I'm the president of this country or that country, and I'm the enjoyer. The world should go around me, and I am the friend of everyone because I am God. Więc liderzy, oni zupełnie w inny sposób myślą, zupełnie odwrotnie. Oni myślą, że ja jestem właścicielem, bo jestem prezydentem tego kraju. Ja jestem tym, kto właśnie czerpie wszystkie korzyści i ma wszelkie zadowolenie tutaj. Ja jestem przyjacielem każdego, bo ja jestem Bogiem. So Prabhupada said that this is demonic. Więc Prabhupada powiedział, że to są demoniczne cechy. And Prabhupada back in the day said that Nixon, who was one of the president of America, he says that by pretending to be a friend of everyone, but later on he proved to be an enemy. So that's what the president of the today's can also do. That leaders can try to show that they are friend of everyone, but later they can be proved to be an enemy. Więc tutaj Nixon, kiedy był wybrany jako prezydent, wydawał siebie za przyjaciela wszystkich, ale tak naprawdę on udowodnił, że on jest wrogiem. Więc to też może się stać po prostu z naszymi obecnymi prezydentami. And why Srila Prabhupada said that? Because Prabhupada said that except Krishna, nobody can be the friend of everyone. I co powiedział Prabhupada, że oprócz Kryszny nikt nie może być przyjacielem wszystkich. And that's what today's leaders are doing. They go to a big, big summit. They say that we are holding peace summit and we want to be friend of every nation. But then after some time, the friendship turn is broken by starting wars. Więc tutaj możemy to zobaczyć, że liderzy idą na różnego rodzaju summity, szczyty dla pokoju i mówią, że jesteśmy przyjacielami dla wszystkich, ale później widzimy, że to nie sprawdza w rzeczywistości. Rozpoczynają się wojny. In a nutshell, everyone is trying to be Krishna,
but no one can become Krishna because Krishna is Krishna. Więc jeżeli w skrócie, no to każdy chce być Krishną, ale nikt nie może być Krishną, ponieważ Krishna jest Krishną. So that's why Prabhupada said that at the present moment we should practically save the world. Why? Because everyone is afraid. Oh, some crime will happen. Some war will start. Someone will steal some things. Mm-hmm. Or there can be economic crisis, pandemic crisis. So many things. Więc Prabhupada powiedział, że w tym czasie praktycznie musimy tutaj zachować ten świat, ponieważ tutaj boją się jakby tych ludzie boją się tych rozbójników i no nie, tych, którzy nie są wielbicielami, więc też mogą być tutaj kradzieże i inne różnego rodzaju zbrodnie. So Prabhupada said, therefore we start this Krishna conscious movement because we want to save the world from irreligious principle. And irreligion means that you want to break the peace formula. Więc Prabhupada mówi, dlatego zaczęliśmy nasz ruch świadomości Kryszny, żeby ocalić świat od nieregilijności, żeby wprowadzić zasady religijne, ocalić świat i utrzymać pokój. So that's why if everyone should cooperate with this Krishna conscious movement, then we can guarantee you that actual peace and happiness can be established in the world. Więc każdy musi współpracować z ruchem świadomości Kryszny. Wtedy mamy gwarancję, że pokój będzie na całym świecie. And Srila Prabhupada spoke about it in the States as well. I Srila Prabhupada mówił o tym również w Stanach Zjednoczonych. So there was a protest and devotees also went there, but how devotees protested against this Vietnam war which was going on. Więc był protest dotyczący wojny we Wietnamie i wielbiciele poszli na ten protest. I w jaki sposób oni protestowali? So Prabhupada said that, well, you can't stop a war by a protest. The real protest is, Prabhupada was handing out the pamphlet where he wrote the peace formula. Więc Prabhupada powiedział, że wyjdziecie na protest, ale w jaki sposób tutaj możemy pomóc światu? I on napisał taką formułę pokoju. Pamphlet, you mean this transparent? Or where he wrote? Yeah, so he wrote it on a paper, right? So they printed on the paper. Mm-hmm. Okay. I on na takim transparencie napisał tę formułę pokoju. Yeah, so the thing is that what was written there, that God is the proprietor, God is the controller, and God is the supreme enjoyer of everything. Więc co tam było napisane, że Bóg jest właścicielem wszystkiego, że jest kontrolerem wszystkiego, a jest tym, kto czerpie tutaj korzyści i jest tym, który jakby ma wszelkie zadowolenie. And Prabhupada was not speaking from his mind. He was backing it up from Bhagavad Gita. I Prabhupada nie mówił to jakby bazując na tam swojej inteligencji czy umyśle. On wszystko czerpał z Bhagavad Gita. So this is a 100% proven, well-tested formula from time immemorial given by Lord Krishna himself. Więc to jest formuła, która jest na 100% przetestowana i została dana jakby tutaj przez Krysznę, przez osobę najwyższą bezpośrednio. So, if you have Bhagavad Gita, you can all read that and in the chapter 5, verse 29, this formula is given, where the Lord is saying that I am the ultimate
enjoyer, controller and friend of everyone. Więc jeżeli macie Bhagavad Gita, no to możecie otworzyć 5 rozdział, 29 tekst i tam zobaczycie, że Bóg mówi, że ja jestem kontrolerem wszystkiego, ja jestem tym, kto uzyskuje wszelkie korzyści, ja jestem przyjacielem dla wszystkich. And if we look it a bit more deep, Prabhupada explained this. Prabhupada said that this earth is the property of God, but we, the living entities, especially the so-called civilized human beings, are claiming God's property as our home. Więc tutaj Prabhupada powiedział, że że świat to należy do Boga, ale my, istoty, które żyjące istoty, tak zwane ludzie cywilizowani, my postanawiamy, że te wszystkie, to wszystko należy do nas, więc to jest nasza indywidualną albo kolektywną jakby taką niepoprawną koncepcją. Yeah, so under both an individual and collective false conception. So what does it mean? It means that people think this land belongs to me, or group of people thinks this country belongs to me, and from that place the problem is starting. Więc ludzie albo grupa ludzi myśli, okej, ta ziemia należy do ziemi, do mnie, albo ten kraj należy do mnie, i tutaj właśnie zaczyna się ten problem. They are claiming God's property to be their own property. Oni mówią, że to, co należy do Boga, należy do nich. And then they want to control everything. I wtedy oni chcą przejąć kontrolę nad tym wszystkim. And since God's property is not just one piece of land, but full earth is God's property. Więc tak jak do Boga nie należy tylko jedna jakaś tam część ziemi, jakieś jedno terytorium, tylko cały świat. So they want the full earth to be meant only for one purpose. And what's that? To give them the enjoyment. Więc oni myślą, że w ogóle cała ziemia ma tutaj tylko jakby to życie na całej ziemi, jest tylko, ma taki jeden cel i musi zapewnić dla nich korzyści. And even if someone will get the full land on this earth, then the God's property is also sky and other planets. Więc nawet jak ktoś będzie miał w posiadłości całą ziemię, to i tak musimy pamiętać, że do Boga należy niebo i inne planety. And then the disease grows like this, that now I want to own other planets as well. So I will send big rockets and go to the moon and the Mars and the sun, and I will sell the piece of land there on my name. Więc tutaj mamy, nasze pożądanie rośnie, więc wysyłamy rakiety na Mars czy Księżyc i chcemy, żeby te planety mieli nasze imiona, nosili nasze imiona. So this is what is called false conception. Więc to jest ta błędna koncepcja. This body even is not yours. How come this earth is yours? Nawet to ciało nie jest twoje, jak w ogóle ziemia może być twoja. Everyone has experienced that whatever you can do, but at the end you can't get alive from this game of life. Więc każdy wie, że ciało nie należy do nas, że no nawet w całym życiu każdy wie, że i tak nie wygramy ze śmiercią. So we should remember this, that how hard, how tricky we will play the game of life, we are not getting alive from this game, which means that an intelligent person try not to
accept God properties as his own property, but he use God property in the service of God's property. Więc należy zwrócić uwagę, w jaki sposób gramy tę grę pod nazwą życie. Tak, więc inteligentna osoba musi wiedzieć i wie, że to, co należy do Boga, wszystkie posiadłości, wszystko w tym świecie, musi być wykorzystane w służbie dla Niego. So that's why we are gathered here today. Więc dlatego myśmy tutaj dzisiaj się zebrali. To implement this formula. Żeby zaaplikować tę formułę. As group of people. Tak jak grupa ludzi. And as we can see, this body is the property of Lord. Tak jak wiemy, że to nasze ciało jest należy do Boga. And he is controlling. No one can say I can control my body because you can't control all aspects of your body. It's, for example, your heart is beating, but you are not controlling the heartbeats. I tak jak on kontroluje to ciało, nikt z nas nie może kontrolować naszego ciała, nawet bicie nasze serce odbyło się w jakiś sposób automatycznie. So the God owns this body, so this is God's property. He is the supreme controller, not only of this body, but of all the planets. And he is the supreme enjoyer. Więc tutaj, tak jak to ciało nie należy do nas, tylko do Boga, a tak samo wszystko należy do Kryszny, ponieważ on jest najwyższym kontrolerem, bo do niego też nawet należą planety. I oprócz tego, że jest najwyższym kontrolerem, jest także tą najwyższą osobą, która czerpie zadowolenie i korzyści. And how to give the highest enjoyment to the Lord? Jak możemy tutaj zapewnić takie największe zadowolenie Boga? By chanting his name. Poprzez intonowanie jego świętych imion. So that's why we are going to chant Hare Krishna Maha Mantra, and this is also the conclusion of disciples of Prabhupada. Więc dlatego dzisiaj będziemy intonować Hare Krishna Maha Mantra i to też jest podsumowanie tutaj uczniów Prabhupada. So that's why Prabhupada said that we should chant and we should be happy. Więc dlatego Prabhupada powiedział, że musimy intonować i być szczęśliwymi. Otherwise there will be no end to the war in this world. W przeciwnym wypadku wojna się nie skończy na tym świecie. As Prabhupada said that there was First World War, Second World War, Third World War. Tak jak Prabhupada powiedział, że to była pierwsza wojna, druga wojna, inne wojny. Because we are living in a false conception of life. Ponieważ żyjemy w błędnej koncepcji życia. So we should understand we are not Indian, American or German. We are not this body. Więc powinniśmy tutaj zrozumieć, że my nie jesteśmy z Indii, my nie jesteśmy Hindusami, Amerykanami czy Niemcami, my nie jesteśmy tym ciałem. Basically we are soul. My dusza, my jesteśmy dusza. And that's why we all are souls. And who is our father? The Supreme Lord, Krishna. He is the maintainer of ours. So we should use this life to glorify the Lord, and by glorifying the Lord, the side effect is that there is a peace in the world. Więc tutaj musimy zrozumieć, że jesteśmy jakby dziećmi najwyższego Pana. And what was the last? Sorry. And there will be a peace in the world. The side effect will be the peace in the world. Powinniśmy intonować Jego święte imieniem i takim jakby efektem tego będzie pokój na świecie. And someone can ask, how is it possible? I ktoś zapyta, jak to jest możliwe? Because Krishna says that from me comes forgetfulness and remembrance. Więc ponieważ Krishna mówi, że ode mnie pochodzi to, że możecie o mnie pamiętać albo zapomnieć o mnie. Which means
If we remember that God is the supreme controller and give charge in God's hand rather than we try to run this world, let the God run this world. Więc jeżeli przyjmiemy to, że Bóg jest najwyższym kontrolerem i oddamy Mu wszelkie zarządzanie po prostu w Jego ręce i przestaniemy tutaj rządzić światem, then He knows how to run this world in the peaceful way. Wtedy on wie i będzie zarządzał tym światem w sposób pokojowy. So with this intention, we can chant all and pray to Lord that please Lord, always keep us in the state that we can remember you and we will never forget you. Więc tutaj wszyscy możemy modlić się w tej intencji i prosić, drogi Panie, proszę, zachowaj u nas taki stan, żebyśmy zawsze mogli pamiętać o Tobie. And even those souls which forget you, my dear Lord, please, you are sitting in their heart. Help them, bestow your causeless mercy to remember about you and your glories. I moi drogi, ukochani Panie, nawet ci, którzy zapomnieli o Tobie, Ty jesteś w ich sercu, daj im tę swoją miłość, która w ogóle nie ma żadnej przyczyny. Because they are also your part and parcel, dear Lord. Ponieważ, drogi Panie, oni też są Twoimi cząsteczkami. They also love you, but just they forgot about you. Oni także Cię kochają, tylko po prostu zapomnieli o Tobie. So with this intention, we should pray to the Lord. Więc dlatego z taką intencją my powinniśmy modlić się. And also lastly, we should remember what Prabhupada said. Prabhupada said that this material world is a very dangerous place. Więc na koniec powiem, że musimy pamiętać to, co powiedział Prabhupada, że ten materialny świat to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Prabhupada said that padam padam vipada, which means every step there is a danger in this world. Prabhupada powiedział, że każdy krok tutaj wiąże się z niebezpieczeństwem w tym świecie. At any step anything can happen. Na każdym kroku po prostu z nami coś może się stać. Which means that we should pray to the Lord, that Lord, when we are implementing this formula, we are very weak. Please give your shelter and protection so that we can serve you in all conditions. Więc kiedy się modlimy, musimy prosić, żebyśmy, musimy wiedzieć, że my implementujemy tę formułę, ale też my jesteśmy, Krishna, bardzo, bardzo słabi, więc prosimy o Twoje wsparcie i schronienie od Twoich stóp, żebyśmy mogli w pewnie Tobie służyć. So this is not my prayers, also Patanjali says this, it's a sarve bhavantu sukhina. To nie są jakby moje modlitwy, to modlitwy Patanjali. So let's chant and be happy, and if anyone has any comment or question, we can take, or else we can start chanting. Więc dawajcie zaczniemy intonować i jeżeli ktoś ma jakiś komentarz albo pytanie, to proszę tutaj o zgłoszenie się. So we can start the chanting. Śrīla Prabhupāda ki jai. 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 Thank you.
Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Kr
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Kr
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare H
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Hare
Hare Hare Hare Ram Hare Ram 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 Ram
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Kr
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Kr
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Kr
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna
I would like to thank everyone for taking part in this transcendental message of Lord that we should glorify.
So, can you translate this? Chciałbym podziękować wam wszystkim za to, że wzięliście udział w tym transcendentalnym rozprzestrzenieniu misji Pana. And you can see that God only want to give us peace, but the problem is that the people of this world are so spoiled that they don't want to accept this gift. Więc widzimy, że Krishna chce dać wszystkim pokój, ale ludzie w tym świecie po prostu na tyle są zepsuci, że nie chcą to po prostu wziąć, tylko zaakceptować. So we all are children of our dear Lord, and maybe we have different body, we live in different places, but we should understand that we all want one thing, that is peace. And if I can say it more in a deeper way, what we are hankering for is not actually the peace, is to put God in the center of our life and of the existence of humanity. Więc wszyscy jesteśmy tutaj dziećmi Boga. I co my szukamy? My szukamy to, żeby mieć Boga w sercu, Boga w centrum. I what's your last sentence? Input Krishna in the center. Krishna in the center of humanity. I postawić też Krishna chcemy w centrum w ogóle człowieczeństwa. That's why the Vedic prayers says Vasudev Kutumbakam. Więc dlatego wedyjskie modlitwy mówią właśnie It means in English that the full Vasudha means earth, and Ev means dust, and Kutumbakam means family. It means that full earth is like our family. Full earth, yes. Full earth. So this yes. Full earth is one big family. Więc w Wedach się mówi i ten właśnie ten werset tak się tłumaczy, że cała ziemia, wszyscy ludzie na ziemi są jedną rodziną. So we are one big family, and Srila Prabhupada has built one big house in which full this family can live together. Więc my jesteśmy wszyscy jedną rodziną i Srila Prabhupada zbudował ten dom, w którym wszyscy możemy mieszkać. So we invite all of you who are listening and who will be listening to the recording of this broadcast, that please read Srila Prabhupada books, try this method of chanting the holy name, and you will see and experience the presence of God, divinity in your own life and in the life of everyone around you. Więc tutaj zachęcamy wszystkich, którzy tutaj są, którzy będą oglądać to wideo, żebyście sięgnęli po książki Srila Prabhupady i wtedy zobaczycie, że wszystko jest powiązane z Bogiem. Because Srila Prabhupada always write your well-wisher, and he truly is our well-wisher. Więc Srila Prabhupada pisał w ten sposób, że chciał nam życzyć dobrze i faktycznie życzył nam dobrze, pisząc te książki. So please, we humbly ask you, chant Hare Krishna Maha Mantra, read Srila Prabhupada books. You can do online reading also via Zoom and discuss the philosophy, and instantly you will experience that your mind is on different platform. Więc zachęcamy tutaj was do intonowania Maha Mantra Hare Krishna, do sięgania po książki Prabhupada i zobaczycie, że wasz umysł przyjdzie zupełnie na inną platformę, będzie transformacja. And also chant Hare Krishna Maha Mantra. Ma means mind, and antra, sutra means one who can deliver. So mantra means that which can deliver the mind.
Ma oznacza umysł, tra znaczy dostarczenie, czyli mantra znaczy coś, co właśnie dostarcza do umysłu. So this Hare Krishna Mahamantra can help us to do the mind control. Więc Hare Krishna Mahamantra pomaga nam kontrolować nasz umysł. Because Krishna says in Bhagavad Gita that your friend, the mind is your best friend, but it could be also your worst enemy. I mówi się w Bhagavad Gita, że umysł jest naszym najlepszym tutaj przyjacielem, ale też może być takim gorszym wrogiem. So which means that if our mind is linked to Krishna, to glorify Krishna, and our mind is filled with the service of Krishna, automatically by the presence of Krishna, the mind will be controlled. Just like when the sun comes, automatically the darkness disappears. You don't have to do anything special to dissipate the darkness. Więc tutaj, jeżeli będziemy intonować mantrę Hare Krishna, to stopniowo zobaczymy, jak po prostu jaśnieje nasz umysł i jak te rzeczy będą po prostu się działy automatycznie. Też to my widzimy na przykładzie słońca, które wschodzi i cała ciemność znika. I tak samo będzie, kiedy będziemy intonować Hare Krishna Mahamantra. To ta cała ciemność z naszego jakby serca zniknie, będzie znikać automatycznie. And you will be not interested in fighting with others, in all those stupid things which are currently almost, we can say, majority population of the world is doing. Więc tutaj, jeżeli cały czas będziemy myśleć o Krysznie i będziemy zaangażowani w służenie Bogu i będziemy wtedy kontrolować nasz umysł i kontrolując ten nasz umysł, to już po prostu nie będziemy nawet mieli chęci walczyć z kimś albo robić jakieś inne rzeczy, w które są teraz zaangażowane większa część świata. Or else, if you don't do this, then as Krishna says in Bhagavad Gita, he is saying mine is your worst enemy. And uncontrolled mind. And what, sorry? So I mean, your mind is your worst enemy. In other words, your mind will be uncontrolled. Więc jeżeli nie będziesz tego robił, jeżeli nie będziesz służył Krysznie i zajmował po prostu swój umysł Bogiem, no to twój po prostu umysł stanie się największym twoim wrogiem, tak się mówi w Bhagavad Gita. And how the uncontrolled mind looks like? Jak wygląda umysł, który jest po prostu pod kontrolą? I want everything. I want to enjoy this and I want to be the best at the cost of even killing others, at the cost of stealing others' property. Więc tutaj jak wygląda umysł, przepraszam, który nie jest pod kontrolą, który nie kontrolujemy. Ja chcę mieć wszystko, ja chcę być lepszy od innych, a ja chcę nawet zabijać dla swojej korzyści i zadowolenia, kraść coś u kogoś. And all these problems will go on, as Prabhupada says, that, you know, all of us should work just in glorifying the Lord. And we are very small, God is great. This is not hard to accept. Więc tutaj Prabhupada mówił, że wszyscy musimy pracować na to, żeby gloryfikować Boga. Musimy zrozumieć, że my jesteśmy mali, a Bóg jest wielki. To myślę, że to nie jest coś takiego trudnego do zaakceptowania. But an uncontrolled mind says, oh no, you are great. Ale umysł, który nie kontrolujemy, mówi, nie, ty jesteś tym wielkim. And then the person want to show his greatness. I taka osoba chce pokazać swoją taką wagę. And we have the history filled with people who thought how great they were, but actually what they did was just
the heinous acts of giving pain to the humanity. Więc tutaj możemy zwrócić się do historii, która nam pokazuje, że było dużo ludzi, którzy myśleli, że są wielcy, ale tak naprawdę przynieśli sporo bólu innym osobom. Hitler, Stalin, so many examples. Dużo tutaj przykładów, takich na przykład Hitler czy Stalin. Hitler thought I'm helping my country, but what he did was just killed so many people. Hitler mówił, że ja po prostu pomagam swojemu państwu, ale co on zrobił, tak naprawdę zabił bardzo dużą ilość ludzi. So just like God has given us water, air, all the essential things which we need, food, for our existence, in the same way he has given us how to live this life. Więc tutaj, tak jak Bóg daje nam wodę, powietrze, wszystkie potrzebne rzeczy do naszej egzystencji, tak samo i daje nam wiedzę, jak my powinniśmy żyć to życie. We don't have to create our own ideas. Nie powinniśmy tutaj tworzyć jakieś nasze idee czy pomysły. God has given us a living manual, and that is called Bhagavad Gita. Bóg przekazał nam instrukcję, jak poprawnie żyć, i taką instrukcją jest Bhagavad Gita. And God is not forcing you that accept it. God is saying, read it, think about it, and see whether it makes sense. I Bóg mówi, że Bóg nie zmusza nas, ciebie, do czytania Bhagavad Gita, czy do wykonywania tych poleceń. On po prostu mówi, po prostu przeczytaj, co jest w tej książce, i wtedy możesz podjąć decyzję. And this book is not written for any specific race or people. It is written for everyone. Why? Because everyone is a soul, not this body. And that's where Gita is starting from. Więc tutaj Bhagavad Gita nie jest napisana dla jakiejś rasy, dla jakichś odrębnych ludzi, tylko jest napisana dla wszystkich, dla dusz. To również się mówi na początku Bhagavad Gita. And just like to give you an example of what Bhagavad Gita contains, people have different body, lives in different country, but irrespective if you are a Hindu, you are a Muslim, you are living in England, Ukraine, Russia, or America, irrespective of this, when you are thirsty, you want to drink water to quench your thirst. Więc tutaj Bhagavad Gita objaśnia, że no jak nawet jesteśmy urodzeni w Polsce, w Indiach, na Ukrainie, gdziekolwiek, ale wszyscy, jak jesteśmy spragnieni, no to chcemy pić wodę. And Krishna is saying, I am the taste of the water. I Krishna mówi, że ja jestem smakiem wody. No one can tell where the taste of the water is coming from. Nikt nie może powiedzieć, skąd pochodzi właśnie ten smak wody. But we have an answer in an authoritative scripture or like Bhagavad Gita. And if we accept those instructions, then you can see everything will come naturally. Ale my mamy instrukcje zawarte w Bhagavad Gita. Jeżeli będziemy je wykonywać, no to zobaczymy po prostu, skąd to się wszystko w taki sposób organiczny pochodzi. So we humbly ask you and pray you that please take this Bhagavad Gita, read Srila Prabhupada's book, and be happy and make this world a better place. Więc my pokornie prosimy, abyś wziął i poczytał książkę Srila Prabhupady, i to, mamy nadzieję, pomoże zrobić nasz świat lepszym miejscem do życia. Yes.
All right, so thank you everyone. Srila Prabhupada ki. Jai. Jai. Bardzo dziękuję wszystkim. Ja przepraszam za tutaj błędy w tłumaczeniu najmocniej.